Mam przyjemność powitać pana Jarosława Mikołajczyka z Muzeum Początków Państwa Polskiego. Fajnie było pana posłuchać na prelekcji. Dużo pan opowiadał o interaktywnym muzeum, że się udało stworzyć własną, kilkutysięczną nawet, grupę lokalnych, interaktywnych osób, które państwa śledzą, własną społeczność. Proszę mi powiedzieć, jak te wszystkie działania, o których pan tak z emfazą i nam przedstawił, można przełożyć te doświadczenia na ofertę, na przykład dla biur turystycznych, dla wycieczek szkolnych, jednym słowem dla grup zorganizowanych. Ja myślę, że to nie jest trudne. My na razie powoli wypracowaliśmy interaktywne Muzeum Gniezna. Oprowadzanie w Gwarze po Gnieźnie 19-20 wiecznym, choć nasze muzeum oczywiście zajmuje się wczesnym średniowieczem przede wszystkim, można to włączyć w dwojaki sposób. Po pierwsze, kiedy tworzymy dużą grupę na Facebooku, właściwie społeczność, bo to są ludzie, którzy udostępniają swoje przedwojenne zdjęcia rodziny, którzy udostępniają pewne rzeczy, które są im bliskie, częściowo nawet przekazują pewne zabytki dla muzeum, oni są dla nas najlepszą formą reklamy. Tak naprawdę to oni mówią, a ktoś przyjeżdża do nich, a idźcie tam, bo oni mają tam coś od nas, oni pokazywali nasze zdjęcia, a on w ogóle opowiada o tym i o tym. Więc to jest ta przede wszystkim ta reklama szeptana, która tak naprawdę jest najlepsza. Ale czym może być atrakcyjne? Oprowadzanie na przykład po 100 metrach historii, czyli po jednej ulicy. Może. Problem jest taki, że wymaga delikatnego researchu od prowadzącego. Dlatego ja nieprzypadkowo zadałem pytanie, tak naprawdę, kto jest na sali. Kiedy mam oprowadzać, to pierwsze, co muszę wiedzieć, skąd grupa przyjechała. I jeżeli ja sobie myślę tak, mamy w Gnieźnie na przykład Maksymiliana Weberskiego, będę oprowadzał po miejscu, gdzie był pierwszy salon Lincolna, to myślę sobie, co samochodowego w historii miało to miasto, z którego ci ludzie przyjechali. I kiedy ja opowiadam im o kimś zupełnie obcym, mimo wszystko rodzi się sentyment, odnoszą to do swojego miejsca. I co jest ciekawe, a doświadczyłem na przykład wycieczki z Podlasia, która po prostu co chwilę mi panie mówiły, to u nas był taki, nie? Ale u nas to się inaczej mówi, na przykład do Gwary, czyli to jest atrakcyjne. Zresztą tak naprawdę, jeśli ktoś przyjeżdża do Gniezna, to on nie chce usłyszeć opowieści takich, które mógłby usłyszeć w Warszawie, które mógłby usłyszeć w Łodzi, które mógłby wyczytać z książki. On chce mieć Gniezno w Gnieźnie. I myślę, że to jest do włączenia, jeśli chodzi o oferty biur turystycznych, bo no, prawda jest taka, że szukamy inności. Bardzo modne ostatnimi czasy słowo multikulti. Polska nie była multikulti. Polska była wielokulturowa, tak to mówiliśmy. Nawet miasto Gniezno nazywane jest miastem trzech kultur. Mówimy tu o społeczności żydowskiej, niemieckiej. Jak się okazuje, dość silną reprezentację mieliśmy też Bambrów, no i oczywiście Polacy i Wielkopolanie. Więc ja myślę, że to jest atrakcyjne. Tak naprawdę dla ludzi staje się atrakcyjne nie to, co mają u siebie w domu, tylko to, po co przyjechali. Więc myślę, że tak, że to jest bardzo łatwe do włączenia. A czy pan widzi zainteresowanie ze strony biur podróży o takim oprowadzaniem? Ja powiem tak. Ponieważ oprowadzam jako muzealny detektyw w Muzeum Początków Państwa Polskiego, w tej rozmowie je reprezentuję, ale też oprowadzam jako Szczuska Rei moje poprzednie alter ego. Myślę, że muzealne jest dużo lepsze. Mnóstwo ludzi prywatnie dzwoni do mnie. Czy pan nas oprowadzi? Ale w tej Gwarze, bo my tam słyszeliśmy, że pan tak mówi, nie? Więc są oferty. Na razie więcej tych ofert jest, szczerze mówiąc, indywidualnych, ale być może dlatego, że mamy sytuację covidową i ten ruch, duży ruch turystyczny jest troszeczkę mniejszy. Jest zainteresowanie. Fantastyczną grupę Kaszubów oprowadzałem. Jak nam się pięknie rozmawiało o bazunach, o dudach, o języku kaszebskim. Więc myślę, że tak. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.